Słoneczko małe. Wariacja. To nie jest zupełnie. Cześć. Piękny jest. Taki. Cześć, jak leci. Dzisiaj jesteśmy w Fundacji Judyta. Jesteśmy ze szczeniaczkami. W skrócie przyjechaliśmy dać trochę karmy, zrobić zdjęcia. Dać fajne trochę miłości. Trochę miłości też. I zdjęcia robimy sobie i robimy między innymi w tych skarpetkach. I cała kwota z tych skarpetek na Lukas.pl będzie przeznaczona właśnie tutaj na tą fundację, żeby szczeniaki miały lepsze warunki do życia, no i wiadomo, takie podstawowe rzeczy, karma i tak dalej. No i są bardzo fajne, tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie one sobie śpią teraz, chyba pojadły, bo widzę, że brzuchy pełne, ale zobaczycie pomieszczenie obok, jak wchodzicie, to jest tak jak puśćcie psy, nie? I one tak na ciebie, o, te szczeniaki, także zaraz wam pokażemy, mega jest. No i przy okazji chcemy wam pokazać też maluchy, które czekają na nowe domki i nakłonić do adopcji, zachęcić. No oczywiście, wiesz, to jest ważna decyzja, nie? Nie możesz tak... Oczywiście, no tak, ale pokazać, że, no, że te mieszkańce tu też mogą być puszyste, kochane i śliczniusie. Ty. I niczym nie gorsze od rosołek, tak? I zasługujące na dobry domek. Dzisiaj to mi tak szczena urośnie od tego szczęko ścisku cały dzień. To jest adaptacja. Mój piesiek. Ten Corleone się robi. Chodź tu piesku, chodź ci pogłaszczę. Ludzki, chodź Antony, chodź. Ale od razu coś się rzuca w oczy, bo Kaja ma dużo małych kotów. I jednak pies to jest taki do człowieka. Mały pies to 100% zaufania. Kot nie ma 100% zaufania. Pies? Mały szczeniak, 100% zaufania, leci do ciebie. To jest super i dlatego ta więź chyba po prostu. Ja nie zaprzeczam, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Hundzik, mały hundzik. O. Die Hund czy Das Hund? A może Der Hund? Piszcie w komentarzach na dole. O, zobacz. O, odpłynął. Totalnie odpłynął. Ja bym proponował. Chcesz wejść? Chyba leżą cały czas. No, ona. Wstałeś? Będzie patrzeć. Do mnie robi ten patrzeć. Szczeniaczek. Też tak, na przykład. Tak też możesz, no. A czemu zmienia? Bo on jest za wysoki. Jest jakiś ten... Idziemy. Ale on normalnie. Jak we dwójkę? We dwójkę czy jak? A i tak nie widać chyba spodenek, nie? Polubił mnie, tak? I się wspinasz, żeby mnie tutaj całować, tak? Się dziwię, co on tak się wspina. Patrz. Zrób z niego też taką kołyskę, żebyś miała go tak tutaj. Zmień po prostu jego położenie. Może cię mi. Nasza Milka,
psia, którego mamy za gatą, właśnie też jest z tej fundacji. I ten mała. Chodź na chwilę. Pokaż. Nie jest tak, że tylko jeden kolor, tylko jest tu wiesz. Opowiadam, że Milka jest tam. Agata uwiecznyła ją sobie na łapce. No i właśnie już dwa takie maluchy widzę podobne. Właśnie miałam zdjęcie z identycznym pieskiem, jak Milka wyglądała, jak braliśmy, więc czuję się jakby cofnęła w czasie. Coś pięknego. Jak się żegnałam z Milką dzisiaj rano, to powiedziałam, żeby się nie zdziwiła, jak przyjadę z siostrzyczką lub braciszkiem i chyba. Chyba tak się stanie, chyba jedzie w dzisiejszym dniu to chyba piątkę byś wzięła. Wszystkie. Miśku to bardziej opłacałoby się Milkę wziąć tu już, tu zamieszkać po prostu. Ui, co, nie podoba się? Nie? Czeka na wrażenia są super. Zostałem żywym azylem dla psów. Aktualnie 4 wokół mnie śpią i na mnie. No jeden się obudził, ale tu jeszcze są 3. I w ogóle jak weszliśmy, to tam Agata ją ma, ale ta podobna do Milki zaczęła mi gryźć brodę. O, to znowu dziś biegnie. Ostatnio też biegł. Ja pierdolę, no nie, no te nosy. Papieski. Ojej. Boże. Józefka, wyluzuj. Już wszystko gra. Dziękujemy za obejrzenie vloga z naszej sesji. Zachęcamy bardzo do kupowania skarpetek z pieskami. Cały zysk przekazujemy na schronisko. No i co? Schroniska rządzą. Bardzo lubimy pieski i kotki. Szkoda, że kotków tu nie było. Widzimy się w kolejnym schronisku, gdzie będą małe kotki. Na pewno.